Jakże naprawdę trudno jest tak usiąść i wymyślać niestworzone historie na zawołanie. Nie jeden śmiałek chciałby spróbować tej trudnej do opanowania sztuki. Nie jeden śmiałek próbuje i wychodzi mu to marnie. Nie jeden śmiałek, taki jak ja, siada i robi to punktualnie. Ha, ha, ha. Witamy w naszym kąciku poezji, w którym to przyjrzymy się najbardziej wybitnym wierszom, najbardziej wybitnych polskich pisarzy na przełomie ostatniego dziesięciolecia, dwudziestolecia, czy też stulecia. Tego jeszcze niestety nie wiemy, ponieważ jeszcze się nad tym nie zastanawialiśmy, tak na dobrą sprawę. I proszę Państwa, dzisiejsza audycja poświęcona będzie pewnemu wierszowi, który brzmi następująco. Kiedyś, kiedy byłem jeszcze małym chłopcem, spojrzałem za okno i ujrzałem dolce. Dolce, dolce, dolce. Dziękujemy bardzo za wysłuchanie. I teraz chcielibyśmy skupić się na tym, jak wielki bagaż emocjonalny jest tutaj podawany nam, że można powiedzieć nawet, że na tacy, tak? Jakby przesłanie tego wiersza jest tak oczywiste, jest tak zrozumiałe, że nasza audycja i omawianie go jest tylko czymś oczywistym. My tylko chcielibyśmy przybliżyć Państwu ten wiersz, tą poezję, która otula nas każdego dnia swoim ciepłem i swoimi emocjami. Bo kiedy my czytamy wiersz taki jak ten, stajemy się tym wierszem. Czujemy, jakbyśmy to my go pisali, ponieważ wyraża on wszystkie te emocje, które gnieżdżą się wewnątrz nas, nie pozwalamy im wyjść na wierzch, tylko dlatego, żeby świat zewnętrzny nie zobaczył tego, jacy naprawdę jesteśmy. Choć, czy jest to dobrym rozwiązaniem? O tym właśnie autor tego wiersza próbuje nam przekazać, ponieważ linijka o tym, kiedy patrzy za okno, już uświadamia nam, że powinniśmy wyjrzeć naszymi oczami duszy przez siebie. Powinniśmy spojrzeć przez to, jak wyglądamy, choć nie jak wyglądamy z zewnątrz, a to, jacy jesteśmy wewnątrz. Ponieważ tylko to tak naprawdę jest ważne. To, proszę Państwa, aż ciężko mi dojść teraz do tego momentu o dolcach. Dolce, dolce, dolce. Jakże wymowne są te słowa w dzisiejszych czasach. Jakże ważne są to słowa dla nas, dla naszego społeczeństwa i dla wszystkich ludzi wrażliwych na tak delikatne tematy, jakimi operuje autor tego wiersza. Jest to coś naprawdę niespodziewanego i nie jedna osoba, która słuchała tego wiersza, tudzież recytowała go, tak bardzo zapadła i pogłębiła się w rozmyślaniach na temat sensu, dlaczego tak, a dlaczego nie inaczej. Że jest to ciężkie do zrozumienia, ale postaramy się na łamach tej audycji i kolejnych naszych nagrań przybliżyć Państwu jeszcze więcej tak pięknie sformułowanych wierszy i tak pięknej poezji, która nie tylko dotyka nasze oczy błędami ortograficznymi, które zresztą są specjalnie stworzone, ponieważ jest to wiersz, który to jest taki zamysł, rozumieją Państwo. I nie tylko dotyka to naszej strefy fizycznej, ale jakby czujemy, że te słowa dostają się wewnątrz nas i otulają nasze serduszko, tak serduszko dookoła, delikatnie, niczym jedwabny szalik otula naszą szyję. Przepraszam Państwa, ale ta chwila i te wiersze na naszej audycji są zbyt emocjonujące, aby opowiadać o nich dłużej niż tyle, ile trwa ta audycja,
Więc ja pozostawiam Was samych z tym wierszem i do usłyszenia w następnym nagraniu.